Między 14 a 16 czerwca odbyło się pierwsze w tym roku odkomarzanie miasta. Podobnie jak w roku ubiegłym, akcja została przeprowadzona przez spółkę Tarnobrzeskie Wodociągi. Później niż zwykle, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, ale wróciło. Odkomarzanie i odkleszczanie Tarnobrzega zostało przeprowadzone na wszystkich osiedlach. Przeprowadzimy to odkomarzanie podobnie jak w ubiegłym roku preparatem Aspermet 200 EC, który posiada wszelkie pozwolenia, jakie są wymagane od tego typu preparatów. W pierwszym terminie preparat zwalczający komary i kleszcze został rozpylony w Nagnajowie, Mokrzyszowie, Ocicach, Miechocinie, na osiedlach przy Wiśle, Siarkowiec, Wielopole, Stare Miasto, a także w Parku Dzikowskim, nad Jeziorem Tarnobrzeskim oraz ogrodach działkowych. Drugiej nocy pracownicy Tarnobrzeskich Wodociągów przeprowadzili akcję odkomarzania na Serbinowie, Piastowie, Borowie, Dzikowie, Podłężu, w Zakrzowie, Sielcu, Sobowie i Wielowsi oraz pozostałych ogrodach działkowych. Akcję przeprowadzimy od godziny 20 do zakończenia. Zwykle jest to około godziny 3-4 nad ranem, kiedy kończymy akcję. Warunkiem jest oczywiście odpowiednia pogoda, czyli brak opadów deszczu, no i brak silnego wiatru. W celu odkomarzania miasta Tarnobrzeskie Wodociągi zakupiły w ubiegłym roku 3 zamgławiacze, specjalne preparaty owadobójcze oraz specjalny traktorek umożliwiający dojazd do ogródków działkowych.